Ludzie nie mają pojęcia, katolicy, którzy do kościoła chodzą, że w Biblii jest tam wszystko. Jest tam też daj, daj, daj. Jest o braniu. Następne będą mi pijaw pisały. No i muszę się chociaż pół dnia przestawić na chwilę. W Biblii jest wszystko. Dlatego jak ktoś całe życie Biblię studiuje, to nie daj Boże, życzę. A tam jest taka wiedza biblijna, że człowiek owszem, jak się na durne baby gapi, to ponieważ ma bardzo dużo wiedzy psychologicznej, bo Biblia to jest, skoro to jest Słowo Boże, to wiadomo, że to jest psychologia ludzka, to człowiek tak patrzy się i tak nie może się patrzeć z politowaniem, ale tak przez palce na to, co ludzie wygadują, jak się zachowują. No, to ja mówię do tego Zibiego. No to przecież oczywiście, że jak na tej budowie krzyczą krwa, krwa, to co to kogo obchodzi? To jest ich mowa, to są ich metody. Ja na przykład już zaczynam ich lekko resocjalizować. No, poza tym wiesz. Na budowę nie pójdziesz, nie masz tam prawa, nie, ale nie masz wpływu nawet. Bo musi, no. Bo musi się pokazać w kamerze, bo trzeba pójść na siusiu, trzeba łapki umyć. Znaczy nie można się iść. Jak jesteś koło, można zagadać, no, ale ogólnie to człowiek nie ma wpływu większego na takich widzę, typów. Ale na przykład jakiś chłopak miał problem, my się pyta, czy tak, czy siak. No bo w domu to tamto siatko. Się pyta, bo to wiadomo, że przy kimś to się człowiek spyta, a potem odejdzie i swoje wie. To ty nie wiesz, że to psychologia tłumu działa, a ta jest zaszczycona. To działa normalnie psychologia tłumu. Człowiek jak rozmawia, to często kłamie, często zmyśla, bo on rozmawia z drugą osobą i on się zwierza, odwróci się na pięcie i splunie, co innego myśli. A